Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Smaczny Ponczuś, a to jest zapowiedź nowej serii na moim kanale Farming Simulator 19. Od 3 września zaczynałem nową serię na moim kanale o nazwie Od 5 do 10 milionów. Na czym polega ta seria? Ta seria polega na tym, że mamy 5 milionów i pod koniec rozgrywki, pod koniec tej serii musimy mieć 10 milionów. Czyli po prostu trzeba tak operować pieniędzmi, żeby się po prostu dorobić tych 10 milionów. Mam nadzieję, że zostaniecie do końca ze mną, dlatego zostaw łapeczkę w górę oraz subskrypcję na kanale, jeśli tego nie zrobiłeś, bo 5 łapeczek w górę pod tym filmem zna się kolejny odcinek z tej serii. Mam nadzieję, że wam się spodoba, bo robię wszystko, żeby wam się spodobało. Oczywiście kamereczka już jest, jak widzicie. I od września właśnie będą nowe zmiany też na moim kanale, więc 1 września odbędzie się pierwszy odcinek, który będzie właśnie mówił o tym, o nowych zmianach na moim kanale. Daję wam jedną teraz zapowiedź nowej serii na moim kanale, bo już tamtej nie będzie. Teraz jest nowa seria, że mamy dużo pieniędzy i trzeba tak operować, żeby się później dorobić. Będę wam teraz pokazywał, bo gramy na innej mapie, na Lubelska Dolina. Jest to nowość na moim kanale. Jest to modyfikacja. Teraz widzicie ją na ekranie. Naprawdę jest bardzo dużo pól. Są nowe miejscówki, jest cukrownia. Naprawdę jest bardzo dużo straż pożarna. Naprawdę bardzo fajna mapka, na którą wam polecam. Nazywa się Lubelska Dolina i jak widzicie naprawdę jest sporo, ale to sporo pól. Więc nie zabraknie emocji, zabawy oraz no czasami wiadomo, że złych rzeczy. No ale mam nadzieję, że zostaniecie do końca i że seria wam się spodoba. Jakie nowości jeszcze są w mojej nowej serii? W nowej serii będą modyfikacje dodawane. Co każdy odcinek jedna lub dwie. Będą nowe modyfikacje dodawane na mój na tą serię, czyli Farming Simulator 19. Mam dwie modyfikacje, które już dołożyłem i teraz wam je pokażę. Dlatego przenosimy się teraz na sklep. Pierwszą modyfikacją dałem sobie na ciężarówki, a mianowicie jest to Flixbus. Jest to od Mercedes-Benz i tak jest to autokar. Może nie dowierzacie, ale jest to modyfikacja, którą na pewno sobie wykorzystamy, bo będziemy także różne modyfikacje na tej serii próbować. Dlatego zostańcie do końca, bo warto. I co? I to jest pierwsza modyfikacja, którą dałem, którą pobrałem sobie. I jest to po prostu Flixbus. Tak, jest to autokar, niestety nie można do niego wsiąść, da się do niego wsiąść, poprowadzić, ale jako pasażer niestety nie można być. I tak się prezentuje. Drugą modyfikacją, którą dodałem, też jest to pojazd z kategorii pojazdy, samochody i jest to Mercedes-Benz G65 AMG. Jest on ten, na pewno sobie go kupimy, no bo jednak my w serii mieliśmy tego, no ale wiadomo, że Mercedes to nie jest taki sam jak Lizard, taki pick-up, na pewno też sobie kupimy, ale mówię, na początku prawdopodobnie sobie kupimy właśnie taki Mercedes-Benz, który jedzie 280 km na godzinę, a ten pick-up no, jedzie 120, więc jednak będzie różnica. Oczywiście można sobie je konfigurować, czy chcemy przyciemniane szyby, czy nie. Czy chcemy dodatki tutaj z przodu, czy chcemy dodatki na dachu, czy i różne ustawienie kół. Więc to są takie dwa dodatki, które sobie dzisiaj na tej serii teraz w pierwszym odcinku dodałem. I teraz wam pokażę, jakie są jeszcze zmiany oprócz dużych pól i modyfikacji. No naprawdę mamy 5 milionów, więc naprawdę stać mnie wszystko z tego sklepu. No ale wiadomo, że te pieniądze się skończą, jak kupimy wszystkie najlepsze maszyny. Dlatego będzie trzeba tak operować nimi, żeby zdobyć jak najlepsze dochody. Kolejną rzeczą, którą jest nowa lokalizacja naszego gospodarstwa. Jest ona ciekawsza, są starsze budynki, jak widzicie po naszej prawej stronie mamy tutaj napisane tam sołtys, sobie tam przejdziemy i
są takie fajne budynki z praniem. No naprawdę rewelacyjnie robi tą ta mapka wrażenie. Po lewej stronie mamy OSP Rubielów, jak na każdej wsi. No wiadomo, że jest straż pożarna, ochotnicza czy państwowa, ale raczej ochotnicza, czyli OSP. I teraz sobie wchodzimy na nasze gospodarstwo. Pierwszą, kolejną rzeczą, którą jest nowość na moim kanale, jest otwieranie bram, otwieranie furtek czy gospodarstw. Dlatego mamy teraz po lewej stronie u góry mamy otwórz bramę, dlatego klikamy prawy przycisk i bramy się otwierają. Bardzo fajna modyfikacja, jak widzicie, naprawdę no gospodarstwo robi wrażenie. Ja go sam nie zbudowałem, przyznaję się do tego, bez bicia, ale naprawdę na pewno będziemy z niego korzystać. Tak to wygląda. Pięknie wszystko, tu jest elegancko, jakieś ozdoby, budynki, naprawdę wszystko można tutaj otworzyć, czy tutaj na przykład zamknąć, tutaj akurat trzeba wycelować dobrze, żeby zamknąć te drzwi, ale naprawdę, naprawdę jest ciekawie. No tutaj mamy kolejny jakiś głębocz, czy tam do prasowania bel, tu mamy bizona, oczywiście to sprzedamy. I kupimy sobie po prostu lepsze maszyny. No i oczywiście tak, można otworzyć bramę. I oczywiście można je też zamknąć bramę. No i jesteśmy jakby w środku. Naprawdę to jest bardzo dużo miejsca. Patrzcie, no mamy tutaj kolejny jakiś garaż. Jakieś miejsce parkingowe. Miejsce, gdzie można po prostu sobie elegancko postawić ciągle. Tutaj mamy na przykład już wywrotkę. Przyczepkę, no ale wiadomo, że my to sprzedamy i sobie kupimy lepsze. Powiedzmy, teraz sobie wychodzimy z tego, elegancko zamykamy, jak kulturalnie, jak w każdym domu. I lecimy dalej. Więc naprawdę warto zostawić łapeczkę w górę, bo to jest jakby, jak dacie łapeczkę w górę pod tym filmem 5, to jest kontynuacja tego serii. Więc mam nadzieję, że seria się rozwinie i mam nadzieję, że będzie bardzo to ciekawe. Bo jednak wiadomo, że Farming Simulator 19 może nie jest jakąś bardzo grą ciekawą, ale naprawdę chcę wam to pokazać, że naprawdę można się tu świetnie bawić. Tutaj mamy oczywiście jakieś tam kolejne boksy, kolejne jakieś gospodarstwa, gdzie naprawdę no, jest tutaj bardzo dużo miejsca, jest rower. Też na pewno będziemy kupować, pobierać modyfikacje, gdzie można jeździć rowerem, więc naprawdę zostawiajcie łapeczki w górę, bo naprawdę warto, robię to dla was, żeby wam się podobało. Widzimy się w następnym odcinku z gier i vlogów.